Wisłoujście, które też prezentowane jest od strony bramy, z polskim herbem. Znaczy z polskim, to jest też ciekawa rzecz, bo w rzeczywistości w ogóle tam nie było, tam był pruski herb, prawda, z czasów przejęcia Gdańska przez Prusy. Herb, który znany jest z fotografii ówczesnych, ale przez Polaków często było rozumiane to rzeczywiście podobieństwo tego pruskiego orła z końca XVIII wieku do tej stylizacji heraldycznej stanisławowskiego orła jest dosyć podobne i czasami to prowadziło do pewnego zamętu, tym bardziej, że Niemcy dość często, zwłaszcza w latach 20., nawet bardziej niż 30., jeszcze przed dojściem narodowo-socjalistów do władzy, dość często na przykład zamalowywali te rzeczywiście polskie orły w Gdańsku na czarno. Więc tu było sporo takiej konfuzji, nawet jeżeli orzeł był czarny, to Polacy mogli sądzić, a to polski orzeł, ale zamalowany na czarno. Więc mamy znów jakąś następną komplikację, prawda? Polski orzeł zamalowany na czarno w mniemaniu Gumowskiego, któremu trzeba przywrócić polskość, tymczasem w rzeczywistości był to orzeł pruski. I gdybyś mogła zobaczyć, a właśnie, to jest jeszcze, ja przepraszam tak mówię, bo co innego planowałem, te techniczne problemy sprawiły, że muszę wykorzystać tutaj trochę inne obrazy, stąd nie do końca pamiętam, co tutaj jest pokazane. To jest rzecz kapitalna. Mówiliśmy o żurawie, prawda? Mówiliśmy o tym symbolu wręcz niemieckiego krzyżackiego Gdańska. No ale z drugiej strony, jak można pokazać 20 wydechów Gdańska bez żurawia? No więc Gumowski pokazuje nam żurawie, ale jak? Prawda? Proszę zobaczyć, w pierwszym planie mamy co? No, statek. Dawny żaglowiec, prawda? Jakaś tak właśnie świadectwo pradawnej świetności miasta. Z tym, no takim historycznie, nie wiem, czy wówczas jeden taki żaglowiec istniał w XVII wieku, prawda? Który by miał taki herb polski na dziobie. Tutaj nie znam się na historii polskiej floty, ale tak jak zresztą sięgam pamięcią do różnych przedstawień, to raczej chyba, jeżeli nawet te znaki polskości były, to raczej nie w tym miejscu. A tutaj on się pojawia właśnie po to, żeby niemalże w centrum tej kompozycji, prawda, żeby właśnie przejąć to zainteresowanie widza, ta bujność formy przecież też bardzo, bardzo temu służy. Więc jak Państwo widzą, mamy tutaj, a no i tak, no, ja widzę, że więcej jest tego niż sądziłem. Oczywiście mamy no, takie już sytuacje jak polski król na zwieńczeniu ratusza, zresztą błędnie podpisany jako Zygmunt III, Waza, nie Zygmunt August. I czy Jan Kazimierz, przepraszam, jako Jan Kazimierz, to jest z Wazu, a nie Zygmunt August. I nie wiem, czy jeszcze coś jest, czy coś będzie mieć. Aha, no i tutaj mamy już oddalenie ten motyw, ale też z górującym nad miastem polskim królem, prawda? Zresztą właśnie te interpretacje, jeżeli one byłyby dla odbiorcy już zbyt ezoteryczne, to im właśnie tym interpretacjom służyły te napisy. One tam objaśniały. Właśnie to jest ciekawe, bo mi się zdaje, że na tej kalce jest chyba Zygmunt III, a tu widzę na odręcznym rysunku Jan Kazimierz, czyli w ogóle jakaś już konfuzja zupełna. Nie ma tej. Wydaje mi się, że kalka, która przekłada, jest chyba opatrzona informacją, że to Zygmunt III. No, nie mogę się najwyraźniej zdecydować, ale to nie ma znaczenia. Tak czy inaczej polski król, prawda? Czyli tutaj mielibyśmy i to pewnie, nie wiem, gdzieś byśmy tu... Tak, to już nie jest Gumowski. Może jeszcze tylko, jeżeli Państwo mają chwilę cierpliwości, to bym troszeczkę dalej przyleciał. No też takie bardzo piękne przedstawienie, prawda, Cieślewskiego syna, Cieślewicza syna, Polska leży nad morzem, prawda, gdzie zabitki Warszawy i Krakowa są zostawione z Gdańskiem, ale tu my też nie chcę wchodzić zbyt szczegółowo w tę materię, natomiast pokażę Państwu tylko, o tutaj kolejny dowód na to, że ten orzeł wówczas był traktowany jako orzeł polski, prawda, frontispis cudów Polski Chilarskiego, z takiej no, najbardziej chyba propagandowej polskiej książki o Gdańsku. I tutaj to, prawda, potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy, wyeksponowanie tego polskiego orła, podobnie jak tutaj. Zresztą zdjęcie Buchaka. To jest Buchaka, tak, to jest Buchaka. Sporo jest Buchaka zdjęć w tej książce. Natomiast tutaj o, tu są właśnie przykłady tego, o czym mówiłem, czyli retuszowania. Tutaj właśnie takie skośne jeszcze ruchy retuszerskiego pędzelka, a tutaj nawet retusz jest na tyle nieudolny, że jak się spojrzy, prawda, się gubią gdzieś te szprosy, więc taki zarys orła został na tym oknie, prawda, ale oczywiście w mniejszej skali na pierwszym oku nie jest to czytelne. Czyli widzimy właśnie te takie zabiegi propagandowe wokół obrazów, no to jest to, co w naszej książce się pojawia, a tu jest właśnie ten orzeł pruski, który przez Polaków był uznawany za orła polskiego. Oczywiście no,
to charakterystyczne berło z uskrzydlonym orłem powinno heraldy Konta brać do myślenia, że jest to jednak orzeł pruski, a nie polski, ale jak Państwo przyznają, o pomyłkę nie trudno, prawda? I tu właśnie do tego orła chciałbym jeszcze odnieść się na końcu, już żeby, no tutaj różne rzeczy już pomijmy, ale tu bym, no ciekawe, no ale to już nie sposób Państwa tutaj wszystkim zamęczać. Natomiast chciałbym właśnie wrócić do tego orła, tego pruskiego orła z bramy Nizinnej. O, to jest bardzo ciekawe. To jest rzecz, którą pewnie część z Państwa zna. Taki specjalny gdański numer wiadomości literackich wydany kilka tygodni przed wybuchem wojny w końcu 1939 roku. Cały poświęcony Gdańskowi. To jest w ogóle niesamowita rzecz. To są dziesiątki tekstów najwybitniejszych polskich pisarzy, intelektualistów, historyków. Jest takie ogromne przedsięwzięcie. W dużej mierze oczywiście propagandowe, właśnie Gdańsk, a Polska, miasto nie gdzieś nasze, bo te tytułowe słowa, one pokazują zakres ambicji tego specjalnego numeru wiadomości literackich z odą na Gdańsk, Jarosława Iwaszkiewicza na piosenkę. A tam naprawdę mam największe nazwiska, dziesiątki, po prostu nie sposób wymienić, polskiej kultury ówczesnej, piszące o Gdańsku. A temu wszystkiemu patronuje co? Proszę popatrzeć. Patronują te właśnie dwa herby, które widzieliśmy przed chwilą na bramie Nizinnej, czyli herb Gdańska, no to nie jest rzecz godna jakiegoś politowania, ale niestety w tym wszystkim pojawia się też ten pruski orzeł. Ten pruski orzeł, który był dopiero po rozbiorach, po zaborze Gdańska na tej bramie usytuowany i który pojawia się w polskich drukach jako orzeł polski i tutaj właśnie widzimy, prawda, ten cały paradoks, znaczy ten cały taki niebezpieczny ładunek, który jest w obrazach. To jest to właśnie, o czym chciałem powiedzieć, że obrazy mają w sobie ten rodzaj takiej podstępnej własnej logiki, własnej prawdy, która niekiedy umyka i która może być bardzo przewrotnie użyta, zupełnie z zamysłem odmiennym niż ten ostateczny efekt. Jako anegdotkę powiem na końcu o dwóch takich przykładach, już nie dotyczących Gdańska, ale właśnie pokazujących, jak to kiedyś Ferdydurk, jak Gombrowicz, jak to zawsze wszystko trzeba brać pod uwagę. Pojawia się taka scena tam, jak tam ona na tych kordach tam ponosi, no mniejsza z tym, jest tam zabawna taka scena, wszystko wpada w jakiś niewyobrażalny chaos, zaczyna się od jakiegoś jednego drobnego, jakiejś drobnej zmiany w jakimś rytuale. I teraz to naprawdę jest taka materia, w której zawsze wszystko trzeba brać pod uwagę, bo nigdy nie wiadomo, co się obróci przeciwko edytorowi obrazu. Pierwszy z czasów bliskich temu, co tutaj oglądaliśmy, mianowicie po podbiciu Polski przez III Rzeszę, po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa, władze niemieckie wypuściły serię znaczków poświęconą zabytkom na terenach Generalnej Guberni. Różne tam zabytki, to duża seria, dużo tych zabytków wybierano. Wybrano też zabytek dla Lublina. W Lublinie dużo rzeczy do wybrania, a oni akurat wybrali kościół, jeden z gotyckich kościołów Lublina, no, charakterystyczny gotycki szczyt. Rzecz w tym, że ten kościół, a pamiętamy wszyscy, jak tępiony był kult grunwaldzki, prawda, przez Niemców, przecież na Matejkowski Grunwald to była jakaś gigantyczna nagroda wyznaczona i nie została znaleziona, na przykład już Gersona słynny obraz pokazujący te gwałty krzyżackie został rzeczywiście wytropiony i zniszczony. No więc wszystko, co było grunwaldzkie, było przez Niemców w 1939 roku tępione. I ci sami Niemcy, którzy tępili kult grunwaldzki, wybierają do tej serii znaczków nie mniej, nie więcej tylko kościół, który był ufundowany po Wiktorii Grunwaldzkiej przez Jagiełło jako wotum dziękczynne Marii Pannie za zwycięstwo nad Krzyżakami. To pokazuje, prawda, jak to jest materia rzeczywiście. My nie wiedzieli, no skąd mieli wiedzieć, no gdzieś tam ładny szczyt gotycki dali na znaczek. Druga rzecz, którą mogą Państwo pamiętać, bo ona jest stosunkowo niedawna. Parę lat temu brytyjscy nacjonaliści wypuścili plakat, który miał namawiać do takiej polityki antyimigracyjnej, przeciwko tym imigrantom skierowanej, pod hasłem Nowa Bitwa o Anglię. No, że tak jak nasi ojcowie w tej Bitwie o Anglię walczyli,
i odpierali ten obcy napór. Tak samo my teraz musimy zewrzeć szyki przeciwko tym wszystkim tam jakimś czarnuchom, żółtkom, polaczkom i różnym innym, zewrzeć te szyki i się tam od nich odciąć, tak jak nasi obronili nas przed Niemcami. I znowu Pech chciał, że Spitfire, którego wybrali na ten plakat, to był Spitfire z dywizjonu 303 Jana Zumbacha, prawda, z charakterystycznym takim kaczorem Donaldem, którego on miał tam narysować. Więc widzą Państwo rzeczywiście, jak materia jest no, niebywale taka no, podminowana, prawda? Jak naprawdę, do czego namawiam, trzeba zawsze się 10 razy zastanowić, zanim jakiś obrazek wybierzemy, żeby go gdzieś gdziekolwiek umieścić. Także dziękuję bardzo. Więcej tych gdańskich przykładów Państwo znajdą w tym moim tekście, w książce.